Cześć wszystkim, ja jestem Zuza. Ja jestem To. I witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z filmem, który gdzieś tam krążył dużo za granicą. W Polsce go nie widziałam, ale mogę się też mylić, więc sorki. Natomiast ostatecznie jakby zainspirował mnie kanał, którego nie pamiętam jak się nazywa, ale ta dziewczyna jest wspaniała. Czyta bardzo dużo fantastyki, ale mówi strasznie inteligentnie, tu Wam wkleję nazwę. Także ona robiła coś podobnego, a my z kolei zrobimy taką trochę konfrontację popularności i jakby dobrze ocenianych książek z naszymi opiniami. Jak to zrobimy? Wejdę na mojego Goodreadsa, na którym jest, nie wiem, 1000 książek i posortuję od najwyżej ocenianych do najniżej ocenianych i zerkniemy na, nie wiem, pierwsze 15. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani tym pomysłem i jesteście ciekawi, co nam wyjdzie na tym Goodreadsie, no to zapraszam do oglądania i bez zbędnego przedłużania zaczynajmy! Okej, okay. U mnie na pierwszym miejscu, słuchajcie, z moich przeczytanych wszystkich książek, to jest Heartstopper, część druga, który ma aż na Goodreadsie 4,62 oceny tu. I jak my się na to zapatrujemy? Tolu, czytałaś Heartstopper? Ja czytałam dwójkę w ogóle, Tola tylko jedynkę. I co powiesz o jedynce? Bardzo, bardzo spoko. Urocza, fajna, polecam. Fajna. Ale Heartstopper był fajny. Czytałaby się ona pierwsze, słuchajcie, aż Wam pokażę. W sensie, no pierwsze miejsce to jest bardzo wysokie. Bardzo wysokie miejsce dla takiej książki, która w sumie zasługuje na wysokie miejsce, ale czy aż pierwsze? Ja jakby rozumiem, dlaczego to jest na pierwszym miejscu, bo jeżeli ktoś na przykład czytał pierwszy i mu się nie spodobał, to nie sięgnie po drugi. Więc jakby ten drugi ma tylko osoby, które już lubią tych bohaterów. Prawdopodobnie dlatego. Ja, słuchajcie, oceniłam to na 2 gwiazdki. Czyli jakby nijak się to nie ma do tych 4,60, no ale okej. Okay. Na drugim miejscu jest, słuchajcie, Harry Potter i Insygnia Śmierci. Które również ma 4,62. Aha, w ogóle masz rację. One są na tym samym. No spoko, jakby rozumiem, szanuję tutaj tą ocenę. Natomiast to, czego absolutnie nie rozumiem, oczywiście pamiętajcie, to jest mój, jakby według mojej biblioteczki, czyli co ja mam zaznaczone w przeczytanych. Na trzecim miejscu jest Dwór Mgieł i Furii Sary J. Maas, który ma aż 4,59. Pamiętajcie, że maksymalnie to jest 5,0. To jest tak jakby wszyscy, którzy czytali tę książkę, ocenili ją na maksymalne 5 punktów. Ta ma aż 4,59. Dwór Mgieł i Furii. W sensie inaczej. Ja z całej tej serii zdecydowanie najlepiej wspominam Dwór Mgieł i Furii, bo był moim zdaniem z tej trylogii, którą czytałam, najlepszy. Dałaś jej 4 gwiazdki. Dałam jej 4 gwiazdki, ale to, Misiolku, to było, kochanie, 2 lata temu. Ale... No dobra, ale w naszym ciągu dodałaś. Dałam jej 4 gwiazdki, no ale wciąż, zobacz, ile ludzi musiało dać 5, żeby to była taka wysoka ta. Mi się ta seria, no, podobała i w sensie ja się dobrze przy niej bawiłam, ale nigdy w życiu nie powiedziałabym, że to jest aż tak dobra seria. Kontynuując, mamy, słuchajcie, Słowika, który ma 4,57. Jakby o tyle, o ile mi też się podobał, bo również dałam 4 gwiazdki, tak dziwi mnie, że aż tyle ludzi dało 4 gwiazdki. Rozumiem. I 5. No. Także dalej mamy kolejne 3 części Harry'ego Pottera. Tak, które bardzo mało się różnią. W sensie jest 4,57 dwa razy i jedna 1,456. No ale jakby Harry Potter zrozumiemy. Wszyscy to oceniają na 5, bo to jest nostalgia. Co mnie dalej dziwi bardzo. Moja kolejna jakby, to jest projekt Hail Mary Andy'ego Weira. Dlaczego to ma 4,55? No, zapomniałam, że ty czytałaś. W sensie, ta książka, ona leży tu. Ta książka nie była zła. Znaczy, zakończenie miała złe, ale jakby ogólnie nie była zła, ja się przy niej bardzo dobrze bawiłam, ale wciąż ludzie to musieli oceniać. Tysiące ludzi oceniło na 5 gwiazdek. No. Dalej mam coś, co mnie bardzo cieszy, czyli biografia Mariny Abramowicz. 4,55. To jak najbardziej, to jest... Szanuję. Ja oceniłam na 5 gwiazdek. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Oprócz Heartstoppera tak naprawdę, który oceniłam na 2 gwiazdki, nie było jeszcze jakiejś ogromnej różnicy, bo na razie w tej topce są same 4 i 5 gwiazdkowe moje lektury. No. Dalej jest, słuchajcie, Pustka Wieczna, czyli tom trzeci Nevermoore'u, który ma 4,54. Ja oceniłam to na 4 dzięki gwiazdki. Dzięki tobie. No nie, Misiolku, bo to jest też za granicą. No, no to... A za granicą raczej nas nikt nie ogląda, w sensie Polacy tak, ale Angielscy chyba nie. A ten tom ma też bardzo dużo jakby opinii, więc... Ale dzięki, że wierzysz we mnie. Następnie mamy, ja to powiem. Dobrze. Hrabia Monte Cristo, część druga. 4,55. Moja ocena jest na 5 gwiazdek, więc jak najbardziej się zgadzam z tą ogólną opinią ludu. Skończyłam ją w ogóle dwa czy trzy dni temu i byłam zachwycona, także jak najbardziej rozumiem. Następnie mamy Królową Cieni.
Akurat tom czwarty Szklanego Tronu? 4,53. Dla mnie to są trzy gwiazdki, więc nie zgadzam się jakby z opinią tłumu. Natomiast dlaczego akurat tom czwarty? Według mnie jedynka zasługiwała tutaj na jakieś wyższe miejsce, bo jedynka naprawdę była fajna. No ze Szklanego Tronu... No czwarty jest tak na trzecim miejscu, jeśli chodzi o moje lubienie. Kurczę, wiecie co jest najgorsze, że jak ja czytam serię, to wszystko mi się skleja w jedną całość. Trzeciego nie lubiłyśmy. Trzeci to było tam pustynia, nie biegali, Rowana poznajemy. No. A, Rowan jest spoko. Nie, tam była Manon, która jest spoko. Manon! Kolejna książka na tej liście to Heartstopper Volume 1, czyli część pierwsza Heartstoppera. 4,53, u mnie znowu dwie gwiazdki, ale z kolei Utoli 5. Więc jakby... I dalej kolejna część Hrabiego Monte Cristo. Znaczy pierwsza, co nie? No tak, 4,53. Czyli de facto ma prawie tyle samo, co pierwsza. Czy ja mogę? Tak. Dom Hadesa, Olimpijscy Herosi, 4,52. Ciekawe, ja oceniam to na trzy gwiazdki, ale mówiąc szczerze, ja zupełnie nie pamiętam tej części. To jest czwarty tom Olimpijskich Herosów, czyli tej drugiej jej części. A ja pamiętam. Ricka Riordana po Percym Jacksonie. Ja pamiętam, w sensie, no mniej więcej pamiętam. Mi się chyba bardziej podobała trzecia część niż czwarta, Znak Ateny. Znak Ateny Ever. Tak. Znak Ateny Życiem. Dalej, z czego bardzo się cieszę, to Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, Swietlany Aleksiejewicz, która ma 4,51 i ja oceniłam na 4 gwiazdki, więc jak najbardziej się zgadzam i książka bardzo dobra. I dalej, również ogromnie się cieszę i mówiąc szczerze, jestem nieco zaskoczona tą opinią, Imię Wiatru Patryka Rothfussa, 4,51. Dziwi mnie to tylko dlatego, że nie sądziłam, że ludziom to się tak aż podoba. W sensie, wiesz co chodzi? No. Sądziłam, że ta seria ma dość mieszane opinie, a jak najwidoczniej według Goodreadsa wcale nie. O, dalej 4,51 ma kolejny tom Nevermore'u, właściwie drugi, więc spoko. O! Koniec maskarady! Czyli czwarty tom Czasu Żniw ma 4,50. Słuchajcie, jak na razie, tak naprawdę, zgadzam się praktycznie z całą moją... wiecie, kolejnością tutaj. Ostatni olimpijczyk Percy'ego Jacksona. I dalej jest Do gwiazd Brandona Sandersona. Do gwiazd było spoko, też oceniłam na 4 gwiazdki. I teraz może jakby zmieniając trochę, dawaj to na swoje i zobaczymy, co ty masz. Ja mam po hiszpańsku Goodreads. Weź tak na tablecie. Słuchajcie, to będzie trochę wyścig z czasem, bo mam 10% na iPadzie, ale no jedzę. W sumie u mnie to będzie też trochę śmieszne, bo ja bardzo dużo książek oceniam na 4,5, to wiecie. No, a ja nie, dlatego aż się zdziwiłam, że ta lista właśnie jest tak podobna. Pierwsze miejsce, Dead in the Spotlight, czyli ostatni, najnowszy tom. To jest też tom, na który mam patronat, ale to jest ten tom z teatrem. Jak on się nazywa? Śmierć w światłach rampy. Śmierć w światłach rampy. Tutaj mamy po angielsku, bo Goodreads szaleje, jeśli chodzi o zbrodnię niezbyt elegancką. Bardzo się cieszę. Fajnie. Heartstopper. Część pierwsza. Ostatni olimpijczyk, czyli tak samo jak u mnie. Do gwiazd Brandona Sandersona. Zbrodnie na receptę. Bardzo fajne. Top Marks for Murder, czyli to będzie pierwszy, znaczy najnowszy tom zbrodni niezbyt eleganckiej. Tak. Co ciekawe, następna książka to jest ten takie kompendium o Percym Jacksonie. To. Ja mi ono nie w sensie, zapadło w nie, pamięć. Nie, to nie jest kompendium. Nie, no to są... Bogowie greccy po prostu. No. I spis... Czyli kompendium. Ale nie o Percym Jacksonie. No wiem, ale z Percy'ego Jacksona. Dalej bardzo fajnie, bo z 4,45... Jest Brandon Moore i Smocza Straż, drugi dom. Trzeci. Trzeci? Trzeci. Aha, to ten, który czytałam najnowszy. Sorki. Fajnie. Chociaż w sumie ja bym tutaj bardziej dała drugi tom, niżeli trzeci, bo mimo to byłoby dla mnie bardziej zrozumiałe, mimo tego, że trzeci lubię chyba bardziej. Kosodom. Baśniobor, klucze do więzienia demonów. Zrozumiałe, fajnie. O, ale na przykład następny ma 4,42, Gniew króla smoków, czyli drugi tom Smoczej Straży, a to oceniłaś na 3 gwiazdki. Chyba się pomyliłaś przy ocenie gwiazdkowej. A ja nie wiem, dawno to czytałam. Żeby umarł przede mną, reportaż. Bardzo fajnie, cieszę się, że jest tak wysoko. Felix Ever After, jakby rozumiem jego istnienie tutaj. Syn Neptuna. To teraz ja proponuję, żeby trochę jeszcze pozmieniać, zrobimy z mojej półki Want to Read, czyli do przeczytania. Zobaczymy, co według Goodreadsa z mojego TBR-u, a równocześnie trochę z twojego, bo mamy dość dużo podobnych książek na TBR-ze, jest najlepiej oceniane według ludzi na Goodreadsie. I mam nadzieję, że to będą książki, na które mam ochotę.
Na pierwszym miejscu jest Jedyny samolot na niebie, historia mówiona zamachów z 11 września, który ma aż 4,72. To jest najwyższa ocena, jaką ja w życiu widziałam na Goodreadsie. I na drugim miejscu jest kolejna książka o zamachach z 11 września, ta, która niedługo będzie wydawana przez Poznańskie, i ona ma 4,70. Także jak najbardziej te dwie książki mam w planach. Kolejna, która mnie ogromnie cieszy, to 27 śmierci Tobiego Obeda, która ma 4,66. To jest bardzo dobry wynik. Dalej Ballada o lutniku. Ja w ogóle zapomniałam trochę o istnieniu tej książki. Ja nie wiedziałam, tata że ją istnieje. Czytał, tata ją czytał i mu się podobała. Dlatego ja chciałam ją przeczytać. Natomiast nie sądziłam, że ona ma aż tak wiele pozytywnych ocen. Muszę ją chyba dać wyżej. Rzeczy osobiste, opowieści o ubraniach w obozach koncentracyjnych. 4,61. Też chcę bardzo to przeczytać. I następna książka to Droga Królów Brandona Sandersona. Jak najbardziej rozumiem tutaj zasadność tej książki. To jest taka wielka cegła, ona ma 1200 stron fantastyki. Brandon? Tak. I ona w ogóle będzie, ta seria miała 10 tomów, na razie są wydane 4 i to w ogóle po polsku w kilku wydaniach, w sensie, że podwójnych, także to jest wielkie. I jakby, nie dziwię się, jeżeli ktoś przeszedł przez 1200 stron Drogi Królów do końca, to ocenia ją na 5 gwiazdek, jakby nie ma tutaj nic innego. Dalej jest Królestwo Kanciarzy. Nie czytałam. Ja też nie czytałam, ale czytałam Szóstkę Wron. No, ja też trochę. Tak, nie. Co ty opowiadasz? Nie, czytałam coś jeszcze. Co ma jeszcze? Jaka nasza jeszcze książka ma tytuł z wronami w tytule? Co ty opowiadasz? Cmentarz jakiś. Czy szóstka wrąza zaczyna się na cmentarzu? Mi się uczytałaś Vicious. Tam się zaczyna na cmentarzu. To nie chodzi mi o Vicious, tam było coś z wronami. Dobra, wiecie co? Jakby ty se myśl. Kolejne, co mnie bardzo cieszy, to jest drugi tom Patryka Rothfussa, czyli The Wise Man's Fear, czyli Strach Mędrca, który też mam w domu i będę czytać. Nawałnica Mieczy. Spoko. I następne to Imperium Burz, który ma 4,53. To mnie też dziwi, dlatego że wydaje mi się, że Szklany Tron w internecie zbiera raczej w tym momencie już dość takie mieszane uczucia i ludzie raczej już się tym nie... No ale jak widać, Goodreads nie wie o tym i Goodreads zakłada, że wciąż wszyscy to lubią. Dalej jest Chrobot, Życie najzwyklejszych ludzi świata. Mamy tę książkę i bardzo mnie ona ciekawi, ale myślę, że kwestią jest to, dlaczego ona jest tak wysoko, bo mało ludzi ją czytało i myślę, że jakby im mniej ludzi, to tym jakby lepsze opinie mają większe znaczenie, nie? No. The House in the Cerulean Sea. To jest książka, którą bardzo chcę przeczytać i ona ma też bardzo wysokie oceny. I następna to Wiwat Małżeństwo, najnowsza książka z tej filmu. 4,40, by zucha nie mówiła. No bo ja tu prawdopodobnie im wstawiłam takiego live screena z przesuwania, dlatego uznałam, że już nie będę tego czytać, a jeżeli mi się nie udało, to sorry, próbowałam. Ciekawa sprawa z tą Wiwat Małżeństwo, z tą książką z tej filmu jest taka, że ona w tym momencie, jak widzicie ją na moim screenie, jest tylko na 3,82. Jest to spowodowane tym, że jak myśmy nagrywały ten film, to ona była tuż po premierze i miała same gdzieś tam dobre opinie, a teraz ilość jakby ocen się zwiększyła, przez co te opinie gwałtownie gdzieś tam pospadały, bo ona ma już tylko 3,80, co zresztą widzicie na tym screenie, bo ja go dopiero dzisiaj jakby robię na telefonie, więc no, tamta książka już jest nieaktualna. No, to teraz jeszcze mam jedną, a propos Goodreadsa, zróbmy sobie dzisiaj taki w ogóle rozkminę Goodreadsową. Jezus Maria. Wejdźmy od najniżej ocenianych książek ogólnie. Ja to chcę. Zrobimy to też u mnie. Tak. I najpierw wejdziemy na te przeczytane. Natomiast ja się spodziewam, że to będą takie książki typu Prokurator Pauliny Świst i Pokolenie IKEA, dlatego może być to mniej zabawne, ale zobaczymy. Zobaczymy, czy jest jakaś książka, która jest nisko oceniana, a ja się na przykład z tą oceną nie zgadzam. Na samym dole zatrważająco po prostu wysoką notą 1,82. 1,82. Ja nie miałam pojęcia, że taką książkę przeczytałam. W sensie tak nisko. Ja znaczy ja wiem, że ją czytałam, ale że jest tak nisko. Wszystko, co wiemy o UFO. W sensie, no ja ją oceniłam na 2 gwiazdki, więc w sumie się zgadzam, ale ona mnie trochę bawiła, bo na przykład była śmieszna. Jakby cała otoczka wokół niej jest śmieszna. No nie wiem, spoko, ale sprawiła mi dużo frajdy. Na przykład autorzy nazywają się Neila Elizabeth i Neila Mark i to jest Alien po odwrotnie, więc jakby oni sobie wymyślili to nazwisko, a poza tym to są prawdopodobnie Polacy, którzy piszą pod
przykrywką, bo jakby nigdzie indziej ta książka nie została wydana. W ogóle ta książka jest zabawnym zjawiskiem. Next mamy Dziewczynę do wszystkiego, Charlotte Roche, która ma 2,36. Nie pamiętasz jej, bo ja ją czytałam 6 lat temu. Była tak obleśna. Była okrutna. Tam były takie sceny erotyczne, które były no tak niesmaczne. Ja generalnie nie mam nic przeciwko scenom erotycznym, ale tam takie rzeczy tam się działy. Tam generalnie mamy taki romans, w sensie przychodzi pokojówka, w sensie zatrudniają, małżeństwo zatrudnia nianię do dziecka. O nie. No. I... to może być początek każdego erotyka i każdego horroru. Ale wiecie dlaczego? Ja w ogóle nie wiem, dlaczego ja ją przeczytałam, tę książkę, mówiąc szczerze. Ale kontynuuję, ja się wciągnęłam. I słuchajcie, i ta kobieta, żona, uwodzi tą nianię po to, żeby jej mąż tego nie zrobił. Właśnie tak. Naprawdę. Kobieta, myślenie 100%. Jakby spoko, to było zabawne, ale jakby sceny erotyczne były... One, wiecie co, one po prostu były bez smaku totalnie. One, ja nie wiem, czy takie sceny erotyczne mają kogokolwiek jakby jarać, bo jeżeli tak, to chyba się nie udało. No i dalej, tak samo jak mówiłam, jest pokolenie IKEA z 2,58. Ja osobiście mam jedną gwiazdkę, więc najwidoczniej się zgadzam. Co? Kojarzę takiego mema właśnie, jeśli chodzi o tą dziewczynę do wszystkiego, z tym, że z takim fake newsem, że kobieta potrafiła usiąść z mężem i pić z nim, żeby on miał mniej. Bo to był fake, to było tak zrobione. Nie strzeliłam chyba. To była dokładnie... Ona uwiodła tą pokojówkę, żeby mąż tego nie zrobił. Tak. Tak samo jak tamta kobieta. Piła, żeby on nie wypił więcej? Tak. A, okej. Okay. Spoko. W sumie spoko plan. No właśnie mówię, że to nie jest aż takie głupie, jak się wydaje. Dalej jest Katarzyna Bonda i Lampiony, które mają 2,82. Ja oceniam na 2 gwiazdki, więc jak najbardziej się z tym zgadzam. Natomiast, no nie podobało mi się. Nie mam co tu więcej powiedzieć. Latarnik Henryka Sienkiewicza. Ja oceniam na 2 gwiazdki, ale... Na dzień dzisiejszy uważam, że to wcale nie zasługiwało na taką niską notę. I to wcale nie zasługuje, żeby być tak nisko, bo ja uważam, że ta książka... jakby nie jest zła. Znowu muszę się wciąć i tym razem to jest książka, która najbardziej mnie bulwersuje, dlatego Wam opowiem. Bo jak widzicie znowu na tym screenie, w międzyczasie jeszcze tam jest książka Utonęła, Teres Bauman, którą ja przeczytałam tydzień temu, dlatego wcześniej jeszcze po prostu jej tam nie było. Ona ma bardzo niską średnią na Goodreadsie, a ja się z tym horrendalnie nie zgadzam. To jest jedna z moich ulubionych książek Pauzy i to jest jedna z najlepszych książek, jakie czytałam w tym miesiącu. Więc a propos tego, czy mam inne opinie niż jakby ogół ludzi, którzy ją czytają, to zdecydowanie w tym przypadku tak. Ja tę książkę Wam bardzo polecam i jakby z jednej strony rozumiem, dlaczego ludzie ją mogą nisko oceniać, ale jakby z drugiej strony kompletnie nie rozumiem, dlaczego aż tak nisko, bo jednak średnia to tam było chyba 2,90, czyli większość ludzi oceniła poniżej 3 gwiazdek. A to jest horrendalnie niska jakby ocena jak na taką książkę, która moim zdaniem absolutnie nie zasłużyła sobie na tyle hejtu. Ona generalnie rozumiem, że może być kontrowersyjna, ale wciąż ona jest bardzo dobra. Więc no, to tyle. Aż sobie ustawiłam telefon jakby nie trzymając, żeby móc Wam to powiedzieć, bo tak mnie to zbulwersowało. Czarna Madonna Remigiusza Mroza. Ta, która wylądowała w wannie, pamiętam. To przez potatę. Tak, ale wylądowała. 2,92, pozdrawiam. Dalej jest Wyszedł z siebie i nie wrócił, Tomasza Jastruna. No. Ja na tę książkę miałam ogromną kiedyś ochotę i jakby strasznie ją chciałam czytać, natomiast zawiodła mnie bardzo mocno. Chociaż oceniłam ona 3 gwiazdki, ale dzisiaj to by było 2 albo 1,5. No bo też jakby niektóre książki, wiecie, czytałam i oceniałam dawno temu. Nie odpisuj Marcela Mossa, 3,02. Ja bym dała jeszcze mniej, więc w sensie jeszcze niżej niż te 3,02. Koło kwintowe, to jest książka, którą ja kiedyś czytałam. Ja nie wiem, czy ja nie jestem jedyną osobą, która to oceniła, dlatego tu jest 3-0. Ta książka o niej nikt nie wie, ale była spoko w sumie nawet. 6 razy śmierć. Ta książka... Nie wiem, nie mam o niej żadnego pojęcia. To chyba było opowiadanie o śmierci. Ale następna rzecz to Granica Zofii Nałkowskiej, z którą ja się kompletnie nie zgadzam, że ona ma tak niską opinię. To jest lektura. Ma tylko... Ma jedną gwiazdkę niższą od ciebie, od tego, co ty widziałaś. Na to składają się tysiące osób, które to oceniają, które oceniły mniej niż 3 gwiazdki. No nie jestem głupia, zrozumiałam. No to jest bardzo duża różnica. Granica jest lekturą w liceum i powiem Wam szczerze, że to była moja ulubiona lektura. Zresztą, film o lekturach chcemy nagrać dla Was z rodzicami w ogóle, jakoś niedługo przed pójściem do szkoły, także to taki spoiler.
Granica mi się bardzo podobała, nie zasługuje na takie niskie, ale ona dostaje takie niskie opinie, bo jest lekturą, no. No, lektury niestety dostają w kość, nawet jeśli są dobre, to i tak dostaną od uczniów niskie opinie, bo były lekturami. Dokładnie. Dlatego trzeba jakoś inaczej wymyślić robienie lektur w szkołach. Trzeba w ogóle zmienić lektury w szkołach. Biała Wódka, Czarny Ptak to był kryminał, który był spoko. Interesujący tytuł. Przedwiośnie, znowu. Przedwiośnie mi się naprawdę podobało. Wiem, że oceniłam na 3 gwiazdki, jak tutaj to wygląda, ale mi się podobało bardziej niż 3 gwiazdki. Też uważam to za jedną z fajniejszych lektur. Dziwne, że na przykład inne lektury typu Lalka nie jest niżej, albo no. Quo Vadis, a akurat są 2 moje ulubione najniżej. Dziwne. Ja proponuję przejść do moich. To czekaj, jeszcze tylko chciałabym zobaczyć tutaj jeszcze ciekawe... Bo zaraz doskrolujemy do 4. Prokurator, którego ja oceniłam na 1 gwiazdkę, ma 3,12. No, nie zgadzam się. 13 Anioł ma 3,15? 13 Anioł to jest świetna książka. Naprawdę mi się bardzo podoba. 13 Anioł to jest moje dzieciństwo, bo zawsze pamiętam, jak on sobie stał w jednej półce w naszym starym domu. No dobra, to zaraz spróbuj w swoich. Chcecie zobaczyć moją tapetę? To jest smutna żaba. Dziękuję za ten piękny przewodnik. O, bardzo dobry pierwszy wybór. O, The Game jest najniżej. Git. Szkoła rysunku ma 2 miejsce. Od dołu. Od dołu. Okej. Balladyna. Balladyna Hurt. Przepraszam, nie można tak robić. Ale to znowu tylko dlatego, że to jest lektura, no, bo ta książka jest naprawdę fajna. Nie szanuję akurat tego. Przykro mi. Playlist for the Dead. W sumie taka przeciętna, jak ja nie pamiętam już nic z tej książki, ale dała mi 3 gwiazdki, no to tak właśnie. I ona akurat ma 3,36, no, czyli generalnie się zgadzacie. Felix, Ned i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi. Mój rating to jest 1 gwiazdka. Zwyczajny to 3,50. No to wysoko całkiem, powiedziałam. Ale zobacz, kto jest nisko? Toksyczne dziewczyny są dalej. Które mają... Tylko jedna sprawa, u Toli to już jest 3,50, to jest taka... Już w miarę całkiem wysoka generalnie, no, nie? No. Ale wciąż najniższa. Rozumiem, toksyczne dziewczyny nie należą do każdego typu, no ale... Come on! Były super. I Stags. Stags ma wyżej niż toksyczne dziewczyny. To jest żałosne, przepraszam. Ja tego nie biorę. Nie. Żałosne. To jest naprawdę nieprzyjemne i nie akceptuję takiego wyniku. Dzisiaj umrzesz ty, u mnie 3 gwiazdki i tutaj jest prawie 4, no 3,58. To nie jest prawie 4. To jest 3,5. No tak, dobra. Sorry. Rozumiesz? Tak. Sorki. Dzisiaj umrzesz ty. W sumie zakończenie było spoko. W sumie tak. Hazelwood ma 3,59. To i tak jest generalnie, jak na osobliwą fantastykę, jaką jest i Toksyczne Dziewczyny, i Hazelwood. Osobliwa fantastyka to bardzo trudny gatunek. Prosiliście, zrobimy kiedyś film na temat osobliwej fantastyki. Ja będę mówić, Zucha będzie patrzeć tylko chyba. No, także jakby rozumiemy takie opinie, bo one są zawsze kontrowersyjne. No, ale to jest smutne. Osobliwa fantastyka ma, to jest mój ulubiony gatunek ever. Stranger Things The Other Side, 3,63. Trochę szkoda. Papierowy mak. Taki przeciętny. No. Potwór natomiast ma 3,72. No to już jest, to już jest akurat wysoka nota jak na Goodreads. W sensie, no to już jesteśmy w tej wyższej połowie, więc tak naprawdę u ciebie to jeśli chodzi o najniższe, to już, nie? Czy jest coś, co cię specjalnie zdziwiło? Toksyczne dziewczyny. To było smutne. I Balladyna. I Balladyna! Please, Balladyna! Naprawdę, ten, kto dał Balladynie taką niską ocenę, pożałuje w liceum. Dziękuję. Wow. No bo dostaną, wszyscy dostaniemy niestety. Ja słuchajcie, jeszcze pomyślałam, że jak już tak robimy tego Goodreadsa, to powiem wam o mojej półce chcę przeczytać, czyli książki, które są w moim TBR-ze, które najczęściej mam u siebie fizycznie w domu i które są najniżej oceniane, czyli jakby... Bez sensu, że je chcę czytać. Jest to, na pierwszym miejscu jest Krainy dla wszystkich o szwedzkim nacjonalizmie. I jakby ja to rozumiem, dlatego że próbowałam tą książkę czytać 2-krotnie i początek jest absolutnie fatalnie napisany. Przepraszam bardzo, ale ta książka nie była dobra, dlatego nigdy jej nie przeczytałam w całości. Piękna młoda żona. Ja myślę, że dlatego ludziom się nie podoba, bo ona jest bardzo, bardzo krótka. Ona jest dosłownie taka. I myślę, że bardzo dużo ludzi się nie odnajduje w tej formie. Albo książka jest po prostu słaba, bo jakby spoko. I dalej są Psy pociągowe, Zawady Filipa. Mam przed oczami teraz pies, który jeździł koleją.
Przykro mi, że Filip Zawada jest tak nisko, natomiast po przeczytaniu zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna, jakby rozumiem, że te wcześniejsze książki Filipa Zawady mogą po prostu mieć pewne braki. Dalej, co mnie trochę dziwi, to są układne, Aoko Matsudy, bo to jest książka z tajfunów. Wydawało mi się, że tajfuny wydają raczej książki, które są jakby ogólnie uznawane za dobre, a widocznie według Goodreadsa wcale nie. Żona astronautów, to akurat smutne, tego nie mam jednego, ale chcę to przeczytać bardzo. Goodreads znowu odradza. I ta książka. Your house is on fire, your children all gone. To jest książka. Interesujący. Właśnie, ja nie mam pojęcia, o czym ona jest, ale ten tytuł. Widziałam go kiedyś u Cat Paperback Dreams, coś takiego, przepraszam, znowu wam piszę. Widziałam tę książkę i się też nie podobała, ale ten tytuł to jest chyba jakiś horror. Mi się on kojarzy, ta książka mi się trochę kojarzy z Zawsze mieszkałyśmy w zamku. Jakoś tak, nie wiem, ta książka O nie, to będzie lepsze. Właśnie, ale ma strasznie niską opinię. Co z tego? To może być osobliwa fantastyka. Horrorowa. O, muszę przeczytać. No to jest po angielsku tylko. Mi się podoba strasznie ten opis. Dalej, Świnia na sądzie ostatecznym. Dziwi mnie, że ma taką niską opinię. Szkoda. Bo bardzo chcę to przeczytać. Pamiętam tą świnię. Pamiętam, jak o niej opowiadałaś na Bookhaulu. Świnia. We love Świnias. The Scarlet Letter, czyli szkarłatna litera. To znowu jest klasyka. Klasyka chyba się trochę waha. Albo ma horrendalnie wysokie opinie, typu Monte Cristo, albo właśnie bardzo niskie, no, ale to też kojarzy się z tym, że bardzo dużo ludzi czyta te książki, więc jakby no. Nic dziwnego, że są takie opinie. Martwa Dolina. Nie znam. Wydaje mi się, że czytała to Gosia z Tu czytam. Ale teraz... Wiesz co, a możesz już nie, bo myślę, że zaraz się zakałapućka. Nie, czekajcie, to chyba nie tak. Ktoś to czytał na polskim BookTube i bardzo nie polecał. No ale jak byk widziałam to na kanale, Tu czytam. W ogóle bardzo wam polecam, dziewczyny, do obejrzenia. Natomiast, jeżeli nie, to sorki, ale ktoś czytał i nie polecał. Dalej jest Oneiron. Straszna szkoda, dlatego że bardzo chcę to przeczytać. I tak niskie opinie. Ale to ja stwierdzam, że akurat ta kategoria nie ma sensu, ponieważ jeżeli coś chcesz bardzo przeczytać, to i tak to przeczytasz. Oczywiście, ale to... Poczekajcie. Oczywiście, nie ulega wątpliwości. Ja te książki mam u siebie i żadna niska opinia na Goodreadsie mnie od tego nie zniechęci. Bo no, to, że komuś się coś nie podoba, nie znaczy, że mi się nie spodoba. Ale jeżeli na przykład 20 tysięcy osób ocenia tę książkę poniżej 3, to dla mnie może być to sygnał, że ta książka obiektywnie jest z nią coś nie tak. Po prostu. Wiadomo, że ja mogę uznać, że jest coś innego. No tak. Ale może się okazać, że się z nimi zgodzę. To jest tylko takie, wiecie, no taki film luźny. No nie wiem, nie miałeś mi dzisiaj pomysłu na to. Jezu, czemu się przyznajesz? Pod taflą. Aha, ale chciałam tylko powiedzieć, że obiecuję, że nagramy Państwa miasta książkowe. Obiecuję wam, bo widziałam ten pomysł w komentarzach. Znaczy fajny pomysł, ale on wymaga od nas trochę przemyślunku. A ja nie wiem, czy my potrafimy tak skomplikowanie myśleć. Ja wiem, będziesz miała najwyżej przegrać. Boisz się przegranej? Nie. Pod taflą. Spoko. Znaczy, że ma taką niską opinię, bo ona w Polsce też zbiera bardzo różne, także jakby rozumiem. No dobra, to tyle chyba tego, co chcieliśmy wam pokazać. W sumie ciekawe, a propos Goodreadsa, oczywiście, jeżeli macie ochotę, to ja jestem zaksiążkowanym bez polskich znaków, ponieważ ja jestem uzależniona od tej aplikacji. No, Zucha Atola... publikuje co 15 minut. True. Atola to Tola grupa, która publikuje, jak ja jej wezmę tableta i ja za nią to zrobię, więc też ją obserwujcie. Co więcej, w ogóle chciałam powiedzieć, że z tego, co zerkałam, my jesteśmy dwiema najbardziej obserwowanymi ludźmi na całym polskim Goodreadsie. Więc jakby mega nam miło, dzięki. Jest to zabawne, bo ja naprawdę nie publikuję. No. Dajcie to miejsce komuś, kto zasłuży. Dokładnie. A nie komuś, kto się, wiesz, leni. No, także... Kto się leni, wiesz, tutaj. Jeżeli macie jakieś przemyślenia a propos tego filmu, oczywiście słuchajcie, gdybym ja przeczytała inne książki pod tytułem Władca Pierścieni, to na pewno Władca Pierścieni byłby w tej topce najwyżej ocenianych, czy na przykład Duma i Uprzedzenie i tak dalej. Ja po prostu fizycznie tych książek nie czytałam i nie oceniłam, dlatego Goodreads mój tego nie wyszukuje. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Jeżeli wy macie Goodreadsa, możecie napisać koniecznie swoją topkę 3 i czy się zgadzacie z nią, czy nie, lub najgorszych, lub co uważacie o naszych. No nie wiem, piszcie po prostu z nami, podyskutujmy w komentarzach. No i to chyba tyle. Mamy nadzieję, że film wam się podobał, trzymajcie ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!